Kontynuujemy cykl 20 rozmów na 20-lecie Unii Europejskiej w Polsce, Polski w Unii Europejskiej, bo to nieodłączne. Mariusz Weidner, dzisiaj w Istebnej, dzisiaj na takiej specjalnej debacie z udziałem ekspertów, którą województwo śląskie organizuje w tej malowniczo położonej miejscowości turystycznej, góralskiej. I pytanie, czy czystej, jeżeli chodzi o smog, z tym pytaniem się zwrócimy do pana Andrzeja Guły, który reprezentuje Polski Alarm Smogowy, czyli tą instytucję, która walczy od lat o to, żeby powietrze było nad Polską czystsze, nad Śląskiem zwłaszcza, chociaż wszystko zaczyna się w Małopolsce, czyli w Krakowie. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, my zaczynamy od właśnie tego pytania dotyczącego tej głównej idei tutaj tego spotkania. Pokazano dzisiaj na specjalnej prezentacji, ile śląskim władzom udało się zlikwidować tych miejsc, no tak zwanych kopciuchów w skrócie powiedzmy. To jest imponująca liczba, 174 tysiące, ale też pokazano, ile jeszcze zostało i tam jest dwójka z przodu, więc więcej zostało niż zlikwidowano. To pokazuje też o skali jakby tego kopcenia na Śląsku. Jak pan odebrał te informacje? No, skala problemu jest bardzo duża, ale też należy zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach obserwowaliśmy taką intensywną kampanię i intensywne działania na rzecz wymiany źródeł ciepła, na rzecz termomodernizacji domów, czyli zmierzające do rozwiązania głównego problemu z zanieczyszczeniem powietrza, czyli niskiej emisji, która pochodzi z ogrzewania budynków węglem, drewnem. I każdego roku schemat jest bardzo powielalny, on to się powtarza, czyli rozpoczyna się sezon grzewczy i rozpoczyna się ten ogromny problem ze złej jakości powietrza. I ten problem występuje nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Tutaj akurat w województwie śląskim, muszę powiedzieć, widzieliśmy taką naprawdę dużą dynamikę. Województwo śląskie było liderem pod względem wymiany źródeł ciepła w programie Czyste Powietrze. Oczywiście mamy do czynienia z pewną nierównomiernością działań poszczególnych samorządów, ale są takie samorządy, chociażby jak Rybnik, gdzie te działania są bardzo intensywne i przynoszą efekty. Tam, gdzie samorząd lokalny działa aktywnie, tam widać efekty w postaci poprawy jakości powietrza. Jeżeli popatrzymy się z perspektywy dziesięcioletniej, no to w Rybniku dekadę temu było około 130-140 dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości norm jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. W tym momencie tych dni jest około 20-30 w roku. Czyli to jest redukcja ze 140 dni smogowych do 20 dni. Bardzo duża poprawa jakości powietrza, natomiast tutaj musimy od razu zwrócić uwagę na to, że te normy jakości powietrza, które w Polsce obowiązują w polskim porządku prawnym, wciąż są bardzo odległe od tych wartości, które Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za akceptowalne z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzi. Także jeżeli my chcemy rozwiązać problem definitywnie, jeszcze duża i długa droga przed nami. Tak jak pan redaktor wspomniał, wciąż na terenie województwa śląskiego jest około 240-250 tysięcy źródeł takich kopciuchów, czyli kotłów na węgiel i drewno, które muszą być w najbliższym czasie wymienione. Bo to nie jest łatwe tutaj na Śląsku wdrażać uchwałę antysmogową. Te przepisy, pan ma doświadczenie w Małopolsce, w Krakowie, no to jest najsłynniejsze miasto, które walczy ze smogiem od już dekad, mi się wydaje. Nie, to też nie było tam łatwe, ale na Śląsku przekonać górników, którzy żyją z węgla, całe rodziny żyją z węgla, że węgiel to jest coś złego. No i to jest rzeczywiście prawda, że na Śląsku w Rybniku mamy dwie czynne kopalnie. W Rybniku mieliśmy bardzo dużą liczbę źródeł ciepła do wymiany, a jednak w tych ostatnich latach udało się wymienić tysiące źródeł ciepła dzięki zaangażowaniu samorządu lokalnego, dzięki zaangażowaniu prezydenta Kuczery.
co przełożyło się na tą poprawę, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Czyli poprawa jakości powietrza jest możliwa, jeżeli jest determinacja i wola polityczna. I ja chciałbym wierzyć, że ta nadchodząca kadencja samorządu będzie kadencją przełomową i że pod koniec tej kadencji w Polsce będziemy oddychać powietrzem, które nie tyle spełnia wymogi prawa, ale spełnia bardziej rygorystyczne wymogi, a standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli przeprowadzimy ten proces w skali całego kraju, jeżeli uda nam się w pełni wdrożyć uchwały antysmogowe, jeżeli uda się wdrożyć program Czyste Powietrze, wymienić 2,5 miliona źródeł ciepła niespełniających standardów emisyjnych w Polsce, to wtedy jesteśmy w stanie zredukować liczbę przedwczesnych zgonów powodowanych złą jakością powietrza o 20 tysięcy rocznie. To jest ten potężny uzysk zdrowotny, który będziemy mieli w momencie, kiedy w pełni wdrożymy przepisy antysmogowe. Jednocześnie, jeżeli zrealizujemy te cele w perspektywie tych najbliższych lat, wtedy populacja oddychająca czystym powietrzem zwiększy się z 2 milionów do 30 milionów. 30 milionów Polek i Polaków, 30 milionów mieszkańców Polski będzie mogło oddychać czystym, bezpiecznym, zdrowym powietrzem, powietrzem, które nie zagraża ich zdrowiu i życiu. Pan wspomina o 20 tysiącach uratowanych istnień, gdyby nie było takiego smogu, jaki jest. Tutaj podano dzisiaj w Istebnej, że 5 miliardów złotych kosztują te działania naprawcze, te zdrowotne, żeby ratować tych ludzi. Gdyby takie środki zaangażować w programy zwalczania niskiej emisji, no przecież postęp byłby nieprawdopodobnie szybki. Tak, dzisiaj profesor Lekstont mówił o kosztach zdrowotnych, bo koszty zdrowotne rzeczywiście sięgają miliardów złotych. W samym województwie śląskim to jest około 5 miliardów złotych. Czyli warto inwestować w czyste powietrze, żeby poprawiać kondycję zdrowotną, ale warto inwestować w czyste powietrze po to, żeby też redukować te koszty zewnętrzne, które są generowane przez zanieczyszczenie powietrza. I teraz, jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy stanu obecnego, obecnie Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w całej Europie. Polska jest purpurową plamą na mapie Unii Europejskiej pod względem zanieczyszczenia powietrza. Każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera ponad 40 tysięcy osób przedwcześnie. To jest ta cena, którą płacimy właśnie za ten zimowy smog, za to, co obserwujemy bardzo często na południu Polski, a częściej niż w innych regionach, które są mniej zaludnione. Jeżeli chcemy rzeczywiście zmierzyć się z tym problemem, rozwiązać ten problem, to konieczna jest intensyfikacja działań na poziomie samorządowym, ale też na poziomie krajowym. Ja dzisiaj o tym mówiłem, nie mam wątpliwości, że skuteczna walka ze smogiem wymaga bliskiej współpracy na poziomie lokalnym, na poziomie wojewódzkim i na poziomie centralnym, ogólnopolskim. Ale też nie mam wątpliwości co do tego, że możliwości, jakie może wykorzystywać samorząd lokalny, są jeszcze bardzo duże. Tutaj jest ogromny potencjał do działań. I chciałbym, żeby takich liderów antysmogowych, takich jak chociażby miasto Rybnik, było znacznie więcej. Żeby takie postępowanie samorządu lokalnego dla czystego powietrza było standardem, a nie wyjątkiem. I tutaj dużo zależy od tego, jaka będzie postawa i jaka jest postawa władz wojewódzkich, czyli sejmiku województwa, urzędu marszałkowskiego, bo to te instytucje, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, odpowiadają za kształtowanie polityki ochrony powietrza. I ja się cieszę, że samorząd województwa śląskiego wykazał się naprawdę bardzo dużą konsekwencją, jeżeli chodzi o wdrażanie uchwały antysmogowej. A uchwała została przyjęta i wdrożona bez odwlekania terminów w czasie, mimo że wszyscy mieli świadomość, że okres jest bardzo ciężki. Był kryzys energetyczny, a była pandemia. To były
I zima była większa, znaczy silniejsza, mroźniejsza, taka ostrzejsza niż ta tegoroczna. No tegoroczna zima była rzeczywiście bardzo, bardzo łagodna. No, w każdym razie ta determinacja samorządu wojewódzkiego ma bardzo duże znaczenie, bo jeżeli wysyłamy do mieszkańców jasny sygnał, że przyjęto prawo po to, żeby rozwiązać problem, mieszkańcy muszą się dostosować do przepisów antysmogowych, czyli wymienić źródła ciepła niespełniające standardów emisyjnych, ale jednocześnie wysyła się sygnał, że są mechanizmy wsparcia, takie jak program Czyste Powietrze, są dotacje na wymianę urządzeń grzewczych, są dotacje na termomodernizację domów, to wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć ten efekt, na którym nam zależy, czyli to przyspieszenie procesu transformacji energetycznej budynków, bez której tego problemu smogu w Polsce nie rozwiążemy. Nie rozwiążemy go na terenie województwa śląskiego, nie rozwiążemy go w Małopolsce, ani w żadnym innym województwie, które boryka się z tym problemem. Niestety nie da się sklonować pana Piotra Kuczery i obsadzić nim poszczególne samorządy, gminy. To jest tylko jeden taki prezydent. Jak pan myśli, z czego wynika pewna taka opieszałość, może nawet nie opieszałość, a takie podejście, jak dojeżdża do tego tematu włodarzy gmin, zwłaszcza w kampanii wyborczej, która jest w tej chwili obecna, bo który wójt zdecyduje się na takie represyjne działania? Ja myślę, że to jest pytanie do tych włodarzy gmin, do kandydatów. My będziemy te pytania w okresie wyborczym i zadajemy je poszczególnym kandydatom. Natomiast ja myślę, że to też wynika z takiego niezrozumienia tematu. Wielu samorządowców traktuje tu problem jakości powietrza jako temat niewygodny. Ale też widzimy tych samorządowców, którzy działają aktywnie, nie tylko w Rybniku, ale w innych Oczywiście. Miejscowościach, w innych województwach, którzy mają bardzo dużą ambicję i którzy przyjęli sobie taki jasny, klarowny cel. My chcemy rozwiązać ten problem. Chcemy go rozwiązać dla naszych mieszkańców, dla dzieci, dla ludzi, którzy starszych, którzy są znacznie bardziej narażeni na oddychanie zanieczyszczeniem powietrza. I myślę, że taka postawa jest postawą, którą należy promować, bo ona jest po prostu bardzo odpowiedzialna. Ja nie mam złudzeń co do tego, że proces wymiany źródeł ciepła w domach nie jest procesem łatwym. Dlatego też jako alarm smogowy od bardzo wielu lat zabiegaliśmy nie tylko o regulacje antysmogowe, takie jak uchwały antysmogowe, czy wprowadzenie norm jakości węgla, standardów emisyjnych dla urządzeń grzewczych, ale zabiegaliśmy również o programy wsparcia finansowego, zwłaszcza z mocnym naciskiem na rozwiązywanie problemu ubóstwa energetycznego, bo pamiętajmy, że wiele osób, którzy wciąż mają te źródła ciepła niespełniające standardów emisyjnych, wykorzystują te źródła nie dlatego, że nie chcą ich wymienić, tylko że nie mogą nie stać ich na wymianę na nowoczesne urządzenia grzewcze czy podjęcie wysiłku termomodernizacji domów. I tutaj znowu wracamy do momentu, gdzie rola samorządu jest bardzo ważna. Są środki dla tych ludzi, są środki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację domów osób najuboższych. One sięgają w tej chwili 135 tysięcy dla jednego domu, można pozyskać jednorodzinnego, zamieszkałego przez osoby uboższe. Tylko to wymaga aktywnych działań ze strony włodarzy gminnych, tak żeby do tych ludzi wyjść, przekonać ich i pomóc im w całym tym trudnym procesie. Ci ludzie często nie są w stanie, nie mogą w sposób taki aktywny podjąć się tych działań na rzecz zmiany źródła ciepła czy termomodernizacji domów. Tutaj mówimy o środkach finansowych. My rozmawiamy o 20 latach obecności Unii Europejskiej w Polsce. Unia akurat wskazuje nam ten kierunek zbieżny z celami polskiego alarmu smogowego. Oni mają mniejszy problem ze smogiem. Jeżeli już tam smog, to wydaje mi się bardziej ten komunikacyjny jednak, aniżeli ten, który by wynikał, jak tutaj pokazano w Istebnej, w 60-paru procentach, pochodzi właśnie z tych palenisk domowych. Pytanie o te finanse, bo bez pieniędzy unijnych, czy my jesteśmy w ogóle w stanie, budżety samorządów skupione są na remontach dróg, na gdzieś lepieniu, łataniu, czego się da, na płacach nauczycieli,
nauczycielskich, bo oświata zawsze potrzebuje więcej pieniędzy i nie starcza. Tu musi być ktoś, taki, przepraszam, dobry wujek z Europy Zachodniej, który trochę pomoże w tym, żeby się wystartowało do tego czystego powietrza. Jak najbardziej. Jak zaczynaliśmy działać ponad dekadę temu i zaczęliśmy rozmawiać z politykami o rozwiązaniu problemu niskiej emisji, a wskazywaliśmy na potrzebę stworzenia takiego ogólnopolskiego, powszechnego mechanizmu finansowego wspierającego gospodarstwa domowe w wymianie źródeł ciepła, termomodernizacji. Często dostawaliśmy to pytanie od polityków, no panie Andrzeju, a skąd pan weźmie na to pieniądze? W tej chwili jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej my jesteśmy ten proces transformacji energetycznej budynków, jesteśmy go w stanie przeprowadzić w najbliższych latach. Ja przypomnę tylko, że w najbliższym czasie Polska będzie miała dostęp do 5 miliardów euro na program Czyste Powietrze, czyli termomodernizację domów. 3 miliardy będą pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, 2 miliardy z Funduszu Spójności. I to właśnie dzięki funduszom unijnym my możemy przeprowadzić proces konieczny dla rozwiązania problemu smogu, ale też proces, który pozwoli zmniejszyć obciążenia budżetów gospodarstw domowych wysokimi rachunkami za energię, bo pamiętajmy, że jeżeli dokonujemy tej termomodernizacji domu, to robimy to po to, żeby z jednej strony redukować smog, ale z drugiej strony po to, żeby ten dom był mniej paliwożerny, żeby mniej zużywał paliwa na potrzeby grzewcze, żeby zwiększyć komfort cieplny tego domu. Zmniejszając obciążenia budżetów gospodarstw domowych, zmniejszając użycie paliw w skali całego kraju, jesteśmy w stanie również w ten sposób budować bezpieczeństwo energetyczne Polski. Także ta walka o czyste powietrze, wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja domów ma bardzo wiele wymiarów. To jest zmniejszenie, to jest redukcja smogu, to jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, to są realne korzyści dla budżetów gospodarstw domowych, ale to też jest ten wymiar bezpieczeństwa energetycznego. Nie ma lepszego paliwa niż to, którego nie musimy zużywać, tak? Czyli to paliwa, ta oszczędność energii, którą jesteśmy w stanie wygenerować, ona jest najtańszym, najbezpieczniejszym i najzdrowszym paliwem. Jeżeli popatrzymy się z perspektywy ostatnich lat, jeżeli byśmy taki dynamiczny proces transformacji energetycznej budynków zaczęli 5 lat temu, termomodernizacji, docieplenia domów, to pewnie dzisiaj gospodarstwa domowe nie zużywałyby około 10-11 milionów ton węgla rocznie, tylko dwa razy mniej. To jest potężny uzysk energetyczny. Dlaczego? Dlatego, że polskie domy są w fatalnym stanie energetycznym. My szacujemy, że 30% domów nie ma żadnego ocieplenia ścian zewnętrznych. Ponad połowa domów może być uznana za takie domy w bardzo słabym stanie energetycznym, a 30% to są te wampiry energetyczne, w których ładujemy węgiel po to, żeby ogrzewać dom, a ta energia zamiast zostawać w budynku, ogrzewać użytkowników, ucieka przez nieszczelne ściany, okna, stropodachy. W efektywności energetycznej jest gigantyczny potencjał. I program Czyste Powietrze ma na celu właśnie zaadresowanie tych dwóch problemów. Problem smogu i problem bardzo dużego zużycia energii w gospodarstwach domowych. A korzyści będą wielorakie. To są właśnie korzyści, takie jak poprawa jakości powietrza, czy też mniejsze rachunki za ogrzewanie. W teorii to wygląda bardzo pięknie, ale eurosceptycy krzyczą na alarmy, mówią, że Unia każe nam wdrażać zeroemisyjność budynków, co spowoduje, że trzeba będzie pół Polski wyburzyć. To ja rozumiem, że zwłaszcza tutaj kampania wyborcza rządzi się pewnymi prawami i tutaj do głosów dochodzą, są przeróżne głosy, również takie bardzo populistyczne głosy. Ja wolałbym poruszać się w obszarze faktów i konkretów. Mamy problem z budynkami w Polsce, zwłaszcza budynkami mieszkalnymi, zwłaszcza budynkami jednorodzinnymi. Jeżeli chcemy skutecznie zaadresować ten problem i zredukować liczbę przedwczesnych zgonów powodowanych złą jakością powietrza z generowaną ogrzewaniem budynków,
to musimy coś z tym zrobić. Natomiast ja jestem przekonany, że na tym procesie zyskamy jako mieszkańcy Polski, ale również zyska nasza gospodarka. Także ja bym patrzył się też na ten proces transformacji energetycznej nie tylko i wyłącznie przez pryzmat kosztów, notabene w dużej mierze pokrywanych z funduszy unijnych, ale poprzez korzyści, które możemy z tego tytułu uzyskać. Korzyści chociażby zdrowotne. I zastanowiłbym się, co powinniśmy zrobić, co powinien zrobić rząd, co powinien zrobić samorząd, żeby na tym procesie transformacji energetycznej wygrać, żeby wspierać polskie lokalne firmy, polskich przedsiębiorców, bo pamiętajmy, że to też są, ta transformacja energetyczna wymaga nowych miejsc pracy, wymaga ona używania, powiedzmy, produktów, które mogą być produkowane lokalnie, urządzeń grzewczych chociażby. Także ja bym nie postrzegał tego tylko i wyłącznie przez pryzmat kosztów, a raczej patrzył się, jak zmaksymalizować te korzyści. Na zakończenie bym pana zapytał jeszcze, ponieważ Unia Europejska ma duży wkład w tą walkę ze smogiem w Polsce. Gdyby pan się cofnął 20 lat wstecz, wiem, że to nie jest łatwo przypomnieć sobie, w końcu to są dwie dekady, zupełnie inna rzeczywistość Polski. No wtedy to mieliśmy tych kopciuchów, ho, ho, ho. I gdzie pan był, co pan robił, co pan czuł w momencie, kiedy było wiadomo, że Polska wejdzie w struktury Unii Europejskiej? 20 lat temu, jakby pan redaktor mnie zapytał i powiedział mi, że będę za 20 lat aktywistą antysmogowym, to bym nie uwierzył. Ja nigdy nie planowałem być aktywistą antysmogowym. Zajmowałem się ochroną środowiska z zupełnie innej perspektywy i w innych troszeczkę obszarach, doradzając samorządom, doradzając rządom, międzynarodowym instytucjom. Natomiast nie spodziewałem się, że los mnie poniesie w tym kierunku i że stanę się osobą, która walczy o czyste powietrze. A tak się stało w momencie, kiedy mając młode dzieci w Krakowie, w zimie otwierałem okno, patrzyłem się na kolejne alarmy smogowe i najzwyczajniej w świecie takie poczucie najpierw bezradności, a później takiej złości doprowadziłem do tego, że jednak podjąłem jakąś decyzję, albo zostaję w Krakowie i coś z tym robię, albo wyjeżdżam z Krakowa. Pewnie gdybym wyjechał z Krakowa, dzisiaj bym nie był tu, gdzie jestem i pewnie dzisiaj byśmy tutaj nie rozmawiali. Pan Andrzej Guła, żywy przykład sprawczości, można powiedzieć, bo wziął pan sprawę we własne ręce, zaczął być pan tą kroplą drążącą skałę, no i te dzisiejsze efekty, można powiedzieć, że no, warto było. To są jednak kroki, może nie jakieś milowe, ale jednak kroki, które się dokonały. Ja chciałem powiedzieć, że to było możliwe dzięki zaangażowaniu bardzo wielu aktywistów, bardzo wielu ludzi, których połączył jeden cel. My w tej chwili w Polsce mamy 60 lokalnych alarmów smogowych. Między innymi na terenie województwa śląskiego jest ich bardzo dużo. Tu najbliżej jest alarm w Ustroniu, jest alarm w Rybniku, jest alarm w Pszczynie. Mamy, to są wspaniali ludzie, których zjednoczył cel, którym jest chęć oddychania zdrowym, czystym, bezpiecznym powietrzem. I dzięki tej rzeszy ludzi, dzięki tym wspaniałym ludziom widać te zmiany. Bijący wciąż na alarm, bo jest potrzebny, pan Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy. Dziękujemy bardzo. To było 20 minut prawie o 20 latach Unii Europejskiej w Polsce.